Ja tylko od tytułu występu kilka słów o tym, co chciałbym powiedzieć, żeby wciągać. Podnosząc rękę tych nagród, chciałbym powiedzieć, że w tym roku mieliśmy 245 zgłoszeń osób, które ubiegały się w nominacji z nagrody. 2 marca komisja pomogła 20, wśród tych 20 znalazło się również właśnie pani Małgosia Myślińska i laureat nagrody artystycznej pan Bartosz Czarnecki. Skład komisji konkursowej podzielił osoby bardzo interesujące. Chciałbym to wspomnieć o kilku osobach, które no, wchodziły w skład tej komisji. Pan profesor Jarosław Podolecki, pan profesor Andrzej Stanowicz, pan Gustaw Nawrotki, pani właśnie Joanna Marcinkowska, pan Wojciech Gorączniak, pan Krystiano Pieczniewski, który wspomagał nas również materiałami i nakładami przyrodnymi. Proszę Państwa, chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do obejrzenia tej wystawy. Oczywiście jesteśmy gotowi i otwarci do rozmów. A serdecznie chciałbym podziękować również Gustawowi Nawrockiemu i w ogóle całą WWA za możliwość przedstawienia się o tym.